Co ci najwięcej problemów nastręczało podczas tej produkcji? Słuchaj, dużo rzeczy było takich. Bo film jest taką trochę sprawą nieobliczalną, nie? O, oni robi cały czas? Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Cały czas robi cię, nie przejmuj. Mówię ci, ile ty w ogóle masz lat? 31. Hops. A, ty jeszcze jesteś młody facet. A Winicjusz ile miał lat? No tak, słuchaj, gdzieś koło 20 góra. Bo wiesz, że Zelnik chciał zagrać chyba tę rolę, ale przed nim... Nie, on chciał zagrać Petroniusza. A, Petroniusza. Petroniusza, a, czyli mojego wujka. Aha, rozumiem. Ale chciał jednak, więc ci producenci troszeczkę nie mówią prawdy. A powiedz mi, a z Ligią miałeś jakieś kłopoty? Nie, z Ligią żadnych kłopotów, oprócz tego, że wyznawała ciągle mi miłość i chciała mnie porekakcować, to nic więcej. Ona chciała cię porekakcować? Ona nie. Czyli zakłopotanie cię wprawiała jednym słowem, tak? Powiem ci, że tak. Co ci leży na sercu? Leży mi na sercu, może bardziej na wątrobie. No powiedz, co? No powiedz, wygadaj się, no. Nie, nic mi nie leży. Leży mi na sercu chyba tylko to, żeby ludzie przyszli na nasz film, żeby film był dobry, żeby się podobał. No dobrze, widziałeś zdjęcia? Nie, nie widziałem. Nie widziałeś? Boisz się? Pewnie. Ale nie, powiedz szczerze, Pewnie, że się boimy, no nie właśnie. Widziałem. Znaczy, nic nie widziałeś, no bez przesady. Nie, no, widziałem pewne materiały, ale ja nie wiem, co to jest za film. Ale dobrze, przynajmniej możesz ocenić niektóre sceny, ja rozumiem. Mam pewne wyobrażenie. Ale bałeś się? Czy boisz się obejrzeć, tak? Boisz nie, się. Nie boję się obejrzeć, jestem go ciekaw. Tak? Ale przed każdym filmem, znaczy przed obejrzeniem każdego filmu, przed premią się boisz to, co? Okej, powiem ci coś takiego, że każdy, jeden z moich kolegów, aktorów, mówi tak, im dłużej oglądam film, tym bardziej się zapadam w fotel. Ale no, co to znaczy? To znaczy, że... No jak to co to znaczy? No nie wiem, no, że wstydzi się, no nie wiem, wstydzi się no, co? Nie wiem, no chyba tak, no. Ale czy z tego wynika, że każdy powinien się wstydzić po obejrzeniu filmu? Nie, może pokora, może wiesz. Ale nie, wiesz, różnica, znaczy problem polega na tym, że film robicie dzisiaj, a on wchodzi na ekran i oglądasz go po roku czasami, czyli w ciągu tego roku coś w twoim życiu zaszło, wiele rzeczy się nauczyłeś i w zasadzie wszystko, co oglądasz a posteriori... To już jest nieprawda, to już jest horror. Tak. To jest, bo wiesz, mówią niektórzy wielcy ludzie, że tak zwana, jak to się mówi, poetyka czy konwencja starzeje się. Poetyka się nigdy nie starzeje, konwencja też nie starzeje. No, ale, no starzeje się styl, starzeją się. Nie, rzecz, klasyką no. To się staje. Tylko w twoim przypadku. Tu nie masz, w twoim przypadku. No tak, no słuchaj, bez kadzenia mogę powiedzieć, że Faraon moim zdaniem stał się klasyką. Słuchaj, jakbyśmy teraz klasyk, czyli Faraona wypuścili i zrobili premierę światową, słuchaj, to byłby awangardowy film. No to zróbmy tak, wiesz, że Walt Disney co 7 lat wznawiał swoje filmy. Normalnie, Królewna Śnieżka. Nie mam może pojęcia, dlatego, że to były filmy dla dzieci, wiesz, i wchodziły młode pokolenia. Teraz, no dorośli wchodzą w życie co 20 lat, o. Ale masz gadane. Ja mam gadane. A słuchaj, myślisz, że mnie trzymali w robocie, gdybym ja nie miał gadanego? Masz narzeczoną? Nie mam narzeczonej. Ale jesteś tu sam czy z dziewczyną? Sam. Jak to tak? No sam. Zaraz zaczną podejrzewać różne rzeczy. Nie, wiesz, sam. Nie, nic z tych nie rzeczy. Boisz się nie, nie, mogę cię pocałować? A to sami. Kurczę, zobacz, będzie afera. Dobra, słuchajcie, zapraszam was. Nie, ja powiem tak, zapraszam was na premierę oczywiście filmu. Będziemy we Włoszech. Przyjdźcie, zobaczcie, obejrzyjcie.